Impreza skierowana została do uczniów szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów samopomocy. Organizatorem turnieju był zespół placówek resocjalizacyjnych w Walimiu oraz gmina Walim. Celem turnieju jest kształtowanie w uczniach poszanowania dla zabytków i przeszłości oraz rozbudzenie w nich chęci do zgłębienia wiedzy o historii regionu. W tym roku turniej odbył się 1 czerwca. Co roku, bo to już jest po raz 8 zawody, drużyny średniowieczne młodzieży startują. W tym roku mamy to szczęście, że dokładnie w Dzień Dziecka dzieci mogą się zamienić w rycerzy, bawić się, rywalizują o tytuł najlepszej drużyny rycerskiej. W programie znalazł się m.in. pokaz walki rycerskiej oraz prezentacja uzbrojenia rycerskiego w wykonaniu przedstawicieli Bractwa Zamku Grodzkiego. Prezentacje strojów drużyny oraz konkurencje turniejowe. Przed chwileczką była prezentacja wojów, za chwileczkę będą okrzyki, będą walki, będzie wszystko, co działo się w średniowieczu, będą rywalizować między sobą. Patronat honorowy nad imprezą objęli parlamentarzyści ziemi wałbrzyskiej, starosta powiatu wałbrzyskiego, wójt gminy Walim, a także Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.